43. minuta. Brzyski dośrodkowuje. Szansa na podwyższenie wyniku, ale obrońcy radzą sobie jakoś. Powalczył Kucharczyk. Jeszcze raz Brzyski dośrodkowanie. Kto uderzy? Prawa noga. Rzeźnicza. Gol! 2-1 dla warszawskiej Legii w meczu z Pogonią Szczecin. Bramka tuż przed przerwą. Kapitalne uderzenie Kuby Rzeźniczaka. Strząsnął Rosę z siatki. Rzeźniczak. Idealny wolej w jego wykonaniu. Dobrze, że nie trafił tą piłką bramkarza, albo na pewno golkiper Pogoni straciłby sporo zdrowia. Mógłby też stracić głowę. Piękna bramka na przerwę do szatni.